Witamy, witamy. Zaczniemy tak dosyć nietypowo. Tak na początek chcieliśmy powiedzieć, że no na pewno każdy z nas, każdy z Państwa ma coś w sobie z niższych sfer. No, wystarczy nam popatrzeć na sąsiada z prawej, z lewej strony, można się odwrócić. No, no, na no przykład... proszę nie patrzeć, jestem high-class taki, więc... Tak, ty jesteś high-class, tak? High-class taki. Także teraz mi się przypomniało, udowodnię Państwu na przykład, widzisz tutaj ten stół, nie? I weź się tak na nim połóż, jak możesz. Jak? No połóż się, normalnie się połóż, no. I właśnie dokładnie tak wyglądałeś na mojej osiemnastce. Tyle samo było na stołach. Kryzys był, nie wtedy było. Wtedy jeszcze nie było. Cukier był w szafie, wszystko tego, także ja myślę, że po takim małym wstępie zaczniemy już kawałek, koledzy się tutaj przygotują i zaczynamy. Witam Was, moi drodzy, na wywiadówce. Cieszę się, że przyszliście. Są tematy ważne i ważniejsze. Naprawdę warto rozmawiać, jak to mówi jedna pani z telewizji. No i rozumiesz, pani, na normalnie, a to mi nagle w jednym momencie sru. Poszło wszystko. No co ty? Nie dałam rady popatrzeć. No i co dalej? Ty, słuchaj, to nic. No. Jadę se, cały czas jadę. Staję. Słyszę. No nie da rady. Na początku patrzę, wiesz, czy nogawka sztywna, no to będzie źle, będzie mokra. No. Ale patrz, co mnie się zrobiło! Wyrwało mi się całe! Mówię ci! Będzie robota! Ty, synek, patrz, ile ludzi ma szambo zatkane! Ale my się przepraszam, ale przepraszam, to jest wywiadówka, dobrze, proszę sobie usiąść, nie przeszkadzać, to nie jest żadne szambo. Ale wiem, co to jest. Już proszę już sobie usiąść, zająć miejsce. Siadaj, synek, mój. Proszę zająć miejsce, proszę nie przeszkadzać, dobrze? No i nie będę przeszkadzał. No i proszę nie przeszkadzać, proszę już być cicho, dobrze? Dziękuję. Tak jak już wspominałem, sprawy ważne i ważniejsze, zaczniemy od tego, że nasz katecheta chce zorganizować jasełka dzisiaj. Znaczy dzisiaj to rzucił pomysł, no i mam nadzieję, że wszystko dojdzie, to później poruszymy, ale o właśnie jeszcze jedno. Każdy z Państwa dostał karteczki z ocenami swojego dziecka i większość z Was też dostało bon na darmowy kawałek ciasta po zebraniu. O, przepraszam bardzo! Cicho! Ja nic nie dostałem! Przepraszam, czy też te pańskie syna jakieś piątki i coś w tym... Nie, nie było pytania! Dziękuję bardzo. I już proszę cicho, dobrze? Proszę być cicho, proszę być cicho. No i będę cicho. Dziękuję. Tak, że słowem nie odezwę. Ja dobrze. Tak samo! Już cicho. No i będę cicho. Już, dobrze. Tak jak w zasadzie... Tak, jestem zawzięty. Nie kukusie, nie odezwę. Już, stańcie. Tak. Nawet jakbyś mnie prosił, to się słowem nie odezwę. Nie będę prosił, dobrze, już. Nic nie powiem. Tak. No to się... No co? Pan Kucias? No tak. Tomasz? No tak. Synecznie! Zapraszam tutaj do mnie, o, musimy porozmawiać. A pewnie, że pójdę. Synek, idziemy. Jak u pani, pani siedzę. Weź numerek, później skontaktujemy się. Zapraszam, zapraszam. No i pewnie, że ja nie pójdę. Zapraszam tutaj do mnie. Tak, synek, nie będzie nam tu. Męczący jest. Piąteczka! Słucham, piątkę to jest ciężko przebić we pracownikiem Perpatu. Jak i piątka to jest nieosiągalna rzecz dla pańskiego syna. To nieosiągalna. Spokojnie. Przyszedł wcześniej. Proszę pana, przyszedł. Ja chyba lepiej wiem, co robię. Ale policja mnie chciała puścić. Dwie godziny przed szkołą stałem. Tak. Dostaliśmy telefon do naszej szkoły. Że w naszej szkole jest bomba! Przepraszam, ma pan użytę? Chusteczkę powiem. Co? Chusteczkę! Synek, masz? Nie ma, jak dzwoniłem na alarmowy, to słuchawką ja. Prefam pan. Tak jest. Panie Kucias, nie, to nie. Muszę panu jeszcze powiedzieć, że pański syn Tomasz ma z większości przedmiotów oceny niedostateczne. A ja? No i co? Ja też nie. A jak dzisiaj chciałam odejść z roboty, to mi kierownik pół godziny na kolanach prosił, żeby mi odchodził ciało. Bo dzielę takie to w ogóle jak ja znajdzie. Panie Kucias, a czym pan się zajmuje, proszę mi powiedzieć? Czym pan się zajmuje? W transporcie robię. W transporcie, tak dokładnie. No szambo przewożę. Gówniana robota. Dobrze czuło się, ale widzę, że pański syn idzie no, w pana ślady niestety. Ale jeszcze właśnie, pański syn Tomasz. Gdzie nie masz gościu problem? Pański, proszę posłuchać. I z szacunkiem, dobrze? Pański syn Tomasz ma karygodny stosunek do nauczycieli. Na przykład ostatnio pan od biologii chciał mu postawić dwójkę. Chciał mu postawić dwójkę i wie pan co? No i co? No i strasznie dwie jedynki, proszę pana. Ale nic nie dostałem. To nie moja wina.
Proszę pana, proszę pana, poza tym Tomasz znęca się nad nauczycielem WF-u, który jest jednocześnie mówiąc mistrzem Polski w karate. Proszę pana, Tomasz gnieł go piłką lekarską, proszę pana, dźgał go oszczepem, proszę pana, kazał zlizać mu wszystkie linie z boiska, a na koniec dusił go czarnym pasem. Nauczyciela! Czarnym pasem? Czy to prawda? No tak, tak, ale no wiesz. Czarnym pasem? No. No to do innego koloru już nie miałeś pod ręką. A co miałem zrobić, jak nie było? To nie moja wina. No ale czekaj, czekaj, czekaj. A ten WF-ista, jak taki cały mistrz świata, to nie mógł pójść do dyrektora? Powiedzieć, co jest nie tak? Proszę pana, otóż, tuż, tuż. Nie? Ponieważ Tomasz zagroził, że spali mu dom. Że spali mu dom? Tak, proszę. Kto by w tam w to wierzył? Zartowały! Głupoty młodzieżowe i nic więcej! Proszę pana, pomimo tego donos dotarł do nauczyciela, do dyrektora, a ten zawezwał nauczyciela, proszę pana, na rozmowę. No i? Proszę pana, no po półgodzinnym przesłuchaniu dyrektor zaczął usypać. Powiedział między innymi, że donos pochodzi od nauczyciela w WF-u. O! I widzi pan? Wszystko jest. Widzi pan, do czego ten dyrektor doprowadził? Wszystko wykapował! Wszystko! Proszę pana, każdy by spękał, proszę pana, siedząc w zimnym pokoju, proszę pana, na odwróconym stołku, proszę pana, nago. Zimnie! Co? Zimnie! Nago? Nago przy uczniu? Tak jest. Proszę pana, poza tym Tomasz przypalał go papierosami. Nie! Tomasz? No? To ty palisz? Zdarza mi się, ale... A to dobrze, będzie od kogoś lubi w domu brać! No. Nie, panie Kucze, pani Kucze, muszę jeszcze panu powiedzieć, że od dłuższego czasu z szatni giną drogocenne przedmioty. No, a widzisz! Z szacunkiem, proszę. A, no to słuchaj! Ja miałem tak samo! Na początku myślałem, że to żona, czy coś, ale nie! Z kolei żona myślała, że to ja! No ale ja nigdy w życiu. Ja se normalnie, słuchaj, kulturalnie na weekendy biorę niskę od szwagra, wsadzę ich w Cieszyńce. Imigranta, że mówię, imigrantów wsadzę w Cieszyńce i walę prosto na Gerwic. A po drodze zero przystanków. Zero świadań. Taki zero gości. Nie, nawet siusiu zrobić nie pozwolę. Z dobroci serca to robię. Się nie skończy. A co do kradzieży, to nie wiem, plaga naszych czasów, czy coś. Proszę pana, czy pan z tym wszystkim rozmawiał z Tomaszem o tym wszystkim? No ale oczywiście, proszę pana. To Tomaszek mnie się skarżył, że się uczy w patologicznej szkole. Patologicznej! Nie skończyłem. Siadaj! Ale teraz widzę, że miał rację. Cwaniacz. Jeden nauczyciel nago przy uczniu nie skończyłem. Siadaj! Drugi kapuś. I bomba. Jak się można uczyć w takiej szkole? A tak w ogóle... A tak w ogóle, to z Tomaszka jest dobry chłopak. Bardzo dobry. Jak on znalazł szczura ostatnio, to się nim zaopiekował. A szczur takie bydle było, takie bydle. Tak jest. Proszę pana, tak doskonale to pamiętam. Proszę pana, Tomasz przyniósł nawet szczura do szkoły. Proszę pana, przez dwa tygodnie w szkole szalałby pan co? Tyfus. Trzeba sprzątaczka do tej głowy ma plamy. No i o tym mówię! Jak się można uczyć w takiej szkole? Z tyfusem? Z poplamioną sprzątaczką? Tak jest! Panie Kucze, dobrze. Tomasz ostatnio dostał nagane z religii. No ja pójdę na bajeczkę. Nie! Tak. Z religii? Tak. Mój Tomaszek? Tak. Gdzie on jest? Panie... Jak go dorwę, to mu no... Jak to dobrze będzie! Inne metody wychowawcze! Gdzie jesteś katecheta? Ale panie Kucze... Przyszaj, szukaj na tam! Panie Kucze... Szukaj katecheta, ja się nie będę z nim tam! Panie sobie... Ja go dorwę! Thank you.
O matko boska. Powietrze jak fakir znakomity, łamiąc powszechne prawa wraz z prawem ciążenia ziemskiego. I nigdy na miejscu zbrodni nie ma Makawitego. Niech się policja czai w powietrzu, pod ziemią na niego. Ja wiem to lepiej niż on. Nie ma Makawitego. Makawity ma kolor imbiru. Smugły jest i wysoki. Głowa do góry wzniesiona. Namysł na czoło się kładzie. Wąsy w niedbałym nieładzie. Szyję przyginać umie miękkim wężowym ruchem. Sądzisz, że śpi głęboko, on czuwa ciałem i duchem. Bo któż jest jak Makawity? Któż jest jak Makawity? To potwór deprawacji, czort w kocim ciele skryty. Miniesz go na ulicy i przejdziesz tuż obok niego, ale na miejscu zbrodni nie ma Makawitego. Szlachetny jest na pozwie. Nie siadaj z nim do kart. Odcisków jego palców nie zdobył Scotland Yard. Lecz gdy słonina ginie lub skrzynka biżuterii, ktoś dzban mleka wypił, stuł szybę w oranżerii lub łeb okręcił kurze. Nic tego, nic nowego. Jedna rzecz jest przedziwna. Nie ma Makawitego. A kiedy z Forging Office'u nikt nie przyjaźni traktat lub admiralicji, plany i tajne akta, być może strzępi jakiś znajdą lub to czy tamto spostrzegą. Lecz śledztwo jest bezcelowe. Nie ma Makawitego. Nie ma Makawitego.
Wszystkie koty ze swych przestępstw znane. Czy wspomnę o kocie Januarium, czy kocie Kajetanie? To tylko agenci, posłuszni, sprawni, stolni. Kota makowitego, Napoleona zbrodni. Zawsze wybieram najłatwiejszą drogę. W nocy przez bezsenność bardzo się morduję, ale przyjdzie ranek, znów dobrze się czuję. Mam zawroty głowy, pamięć figle płata, lecz dobrze się czuję na swoje lata. Z wierszyka mojego ten sens się wywodzi, że kiedy starość i niemoc przychodzi, to lepiej się godzić ze strzykaniem. Chodź i nie opowiadać o swej słabości. Zaciskając zęby z tym losem się pogódź. Wszystkiego koło chorobami nie liczył. Powiadają, starość okresem jest złoty. Kiedy spać się kładę, zawsze myślą. Uszy mam w pudełku, zęby w wodzie spudzę, oczy na stoliku zanim się obudzę. Jeszcze przed zaśnięciem na myśli nie lubię. Czy to wszystkie części, które się wyjmuje? Za czasów młodości, mówię bez przesady, łatwe były biegi, skłony i przysiady. W średnim wieku jeszcze tyle sił zostało, żeby bez zmęczenia przetańczyć noc całą. A teraz na starość czasy się zmieniły. Spacerkiem do sklepu, z powrotem bez siły. Dobra rada dla tych, co się starzeją. Niech zacisną zęby i z życia się śmieją. Kiedy wstaną rano, części pozbierają, niech rubrykę zgonów, a się przeczytają. Jeśli ich nazwiska tam nie figurują, to znaczy, że zdrowi i dobrze się czują. I jeszcze jedno. Widzisz, że jest dobrze, jak nie bolą kości. I człowiek się czuje, jak w latach młodości. Gdy humor dopisuje, jako tako zdrowie. Jeszcze nie jednemu żeniaczka jest w głowie. A kiedy ci samotność okrutnie dokuczy, szukaj sobie partnera, tak jak szukasz kluczy. Ania, zagraj nam coś. Thank you.
niedawna szałowe facetki. Co prawda jeszcze nie siwe, no ale już nie brunetki. Pamiętacie, kiedy zbierałyśmy herosów z kalendarzy? A teraz gromadzimy wizytówki lekarzy. I nieraz zaciśniętych szczęk wyrwie się bolesny jęk. Nie czarujmy się, koleżanki. Dobrze, to już było. Życie świtnęło obok. Pierwszą młodość, drugą miłość, koleżanki, mamy już za sobą. Cóż, już jest po walce. Choć bój był srogi, młodzi wspinał się na palce. Lepiej ustąpmy im drogi. A pamiętacie, jakie byłyśmy seksowne? No najładniejsze na świecie. Tak? Tylko, że karnet na basen i siłownię zostawiłyśmy chyba przy dwójce. To nic, że nas mają w pogardzie. Do góry głowa nie ma się co dołować. To sztuczne zęby gryzą najbardziej. A włosy można farbować. Słuchajcie, było jak było. Nieraz rzucałam garnkami. Druga młodość i trzecia miłość, koleżanki, jeszcze przed nami. No właśnie. Walka zaczęta. A bój, koleżanki, będzie srogi. Młodzi depczą nam po piętach. Odstawmy im nogi. Dobrze mówisz. Jak potknie się szczenia, to cap go za dziób. Nie godzin całować naszych starczych stóp. Powiedzcie prawdę, wesołe jest życie staruszka? Jasne, zwłaszcza jak dziadek z babcią i do łóżka. Śmiech jest wówczas co nie miar. No bo zawsze mówi się dziada. No to jak, wesołe jest to życie staruszka? No jasne, zwłaszcza gdy ciężko się schylić i wstać z łóżka. Wzrok pada. No i popularki się za nas zakłada. No ale wesołe jest to życie staruszka. No tak, tych świetnych kręgosłup i boli nóżka. Jedno drugiemu ciągle pomaga. I bywa, że często znać daje znak. Powiem ci prawdę. Wesołe jest życie staruszka. Kiedy gra muzyka, już nie boli nóżka. Już biegnie szkodzi. Nogi same kulają. I swoją radością świat podbijają. W sumie... To co to za życie bywa w młodości? Nie czujesz serca, wątroby, kości? Śpisz jak zabity, popijasz gładko i nawet głowa boli cię rzadko. Dopiero człowieku twój wiek dojrzały odsłania życia urok wspaniały. Gdy łyk powietrza z wysiłkiem łapiesz, rwie cię w kolana, na schodach sapiesz. Czas wciąż kradnie brak pamięci. Reumatyzm w pałą skręci. Człek się potknie, coś ukłuje, czasem się jak zombie snuje. Przed oczyma uciemnieje, aż do reszty nie zgłupieje. Mózg śmiech i chiba dziewię, w końcu nic już prawie nie wie. Serce jak głupie szybko ci bije, lecz w każdej chwili czujesz, że żyjesz. Więc nie narzekaj z byle powodu. Masz teraz wszystko, czego za młodu nie doświadczyłeś, ale dożyłeś. Więc chociaż czasem krzyżu cię, ciesz się dniem każdym, mi wszystko w dupie. A ja zagram. I każdego z nas to pugnie się i
dziś! Wszystkie dzieci dostały prezenty! Przekręciku? Przekręciku, pomocniku mój! Sanie, gotowe? Czasem nie pojechać. Tak, tak, wszystko gotowe, wszystkim się zająłem, więc... Mikołaju, byłeś śmiało ruszać w drogę. No i dobra. Nie ruszaj ty, dobra? Gdzie ty dbasz, ty? Śnieżynko! Śnieżynko! Gdzie żyjesz? Idę już, idę, czego się drze? No. Nie można te paznokci zrobić, ale... Boże, zawsze to jakieś zapiegane wszystko. Nie mogę z tym człowiekiem żyć dalej. 35 lat. 40, jak już to... Co, z nie masz? Wiesz co? A naprawiłeś drzwi? No spierdziałem już o 4 lat są. Dobra, chybaj tego złoma, nie mam czasu. Ohohoho! Ohoho! O, co roku to słyszę, ohoho? Mówiłam ci? Mówiłam, dziadujemy. Zaczynam. Mówiłam, weźmiemy nowego Lexusa Deus salonu dwuletniego, to nie. I takie właśnie z tobą latanie. A ja widziałam w telewizji, czym inne śnieżynki latają. A widziałaś też, jak one wyglądają? Ja też bym mogła tak wyglądać, jakbym chciała. Ale nie chcę. No dobra, dawaj, dawaj. Chyba będzie ciężko. Ciężko, to się sprzedaje poezji. No gdzie ty idziesz? A weź przestań. Wiesz co, ja nie jadę tego roku, nigdzie nie pojadę, wiesz co? Ja potem będę stała na tym dachu i marzła jak głupia. Weź ty się człowieku ogarnij. Ciebie nikt nie bierze, nawet już prowident drzwiami chodzi, a ty dalej tym oknem. Wiesz co? Ja nigdzie nie jadę. Nie mam czasu. No jak to nie masz czasu? A jakie masz zajęcia? Sesję fotograficzną w tej woli. Ale wiesz co, mi się jak spokojnie. Specjalnie nie wyglądam nóg, żeby być grzeczna. Na razie. Co się w tym kraju dzieje? Przekręciku! Tak? Zajmie działają. Jak to nie działają? No tak to! Niemożliwe, że wszystko sprawdził, wszystko w porządku było! Wiesz co? Mnie nic nie interesuje. Ma działać! Dzwoń do serwisu do Niemiec. Nie, dobra. Dzwonię do Niemiec, ci należy na pytanie. Halo? Johan? Johan? Mikołaj, my sami nawaliły. Ile by to kosztowało? Wi-Fi? 5000 euro? Dobra, podaj nas, Mikołaj. No i ile tam? 2500 euro. Że jak? A nie 2000? No ale brutto. Dobra. Świetnie. Wiesz co? Zmień do innego. To będzie dobry pomysł. Dobra. No. Spijamy cenę. Tak, spijamy cenę. Halo? Heniek! Heniek! Heniek, słuchaj no! Mikołajowi stanie na woli. Ile by to kosztowało? Ile? Ile? 600 zł? 600 zł? Ludzi, bo cię Bóg opuścił! 600 zł? Słuchaj, 500 zł bez faktury. No i flaszka, znam to co mówić. Dobrze. No, Mikołaju, będzie taniej, o 2000. Prawda? A ile? No, będziemy musieli zapłacić 3000 zł. Ale co? Jak 3000 zł? Mikołaju, nie denerwuj się, to się wszystkim zajmę. Idź, poglądaj sobie telewizję, odpocznij sobie. Bo ty myślisz, że ja nie mam nic innego do roboty, tylko oglądać po raz kolejny Kevin sam w domu, tak? Nie mogę. Dobra. Pani Adrianno! Pani Adrianno! No, ale dzwonię do dziewczyny. Pani Adrianno, pani jako porządna sekretarka powinna się tutaj wszystkim zajmować. Jak pani widzi, Mikołajowi sanie się zepsuły. Niedługo przyjadą tutaj mechanicy z Polski, więc pani ma się z nimi zająć. Czy pani rozumie? Ale ma pan ładne oczy. Dziękuję. Proszę mnie tutaj nie podrywać. Czy dotarło do pani, co pani powiedziałem? Tak, zrozumiałam. Śmiem wątpić. Zrozumiałam wszystko. Kto tam? Fakowy. Coś się zepsuło? Sami się zepsuło. A, sami. No. Proszę przygotować wodę i gorący ręcznik. Ale po co ręczniki? A skąd ja wiedziesz, że na każdym filmie tak robią, nie? Ale to się sami zepsuje. Spokojnie, spokojnie.
O co tu chodzi? A, dobra, no. Wszystko wiem. Nie używaliście kalgonu i ten, no, na warsztat muszę zabrać, nie? Ja wiedziałam, że pan z tymi saniami sobie w ogóle nie poradzi. Ja sobie nie poradzę? Henie! Henie, chodź tu! Na morna się trafiła! Będziemy coś pić, chodź. Dobry. No, zaraz zobaczymy. No. Chodź. Dzień dobry. Saneczki się zepsuły? Szosować nie można? Ty się tam nie odzywaj, nie podrywaj, tylko idź do maskę sprawdzać. Powiem, co się zepsuło, nie? Ale maska jest w przodu, nie? No. Czekaj, czekaj. Dobra. No i co? Chyba na... Rozrusznik. Jak rozrusznik? Nie kręci, no. Nie kręci. No co? Jak nie kręci? No... Rozrusznik nie kręci? Ja słyszę, że kręci to piękne leży. Działa. My wiemy jaśno ostatnio. Filtry paliwa, przewody paliwowe, elementy układy paliwowe z wysokoreakcyjną pompą wszystkową. No to co się zepsuło? Ale zaraz! Co ta szmata tutaj robi? Ja mówiła coś fajnego. Ale ja znam tą szmatę! To jest prawdziwa przyczyna! O, widzisz, Henie? Zaprawiłem! Jona! Ty! No to... Tak o, czekaj. Za tą szmatę to raz. Za robociznę to dwa. To się będzie... To się należy... Dziękuję i do widzenia! Tyle miałem właśnie zabrać. Przekręciku. No chyba to będzie, wiesz? Sani działają! No! Jest! Działają! Polski byli naprawili, no. Świetnie, no! Z Polski? No z Polski, jest stopień być. Z Republiki ZPA? I nic nie zginęło. Właśnie panowie, ja czegoś zapomniałem, no. Także ja będę leciał. Prezenty nam zajęli! Nie! Nie ma prezentu! Wybrała elegancko. W mieście byłam! No a te skarpetki to ci po co? Żeby gadały nie dostała. Oj, sąsiadko, ale teraz mamy dobrze. Można tak jeździć za darmo i to bez cały dzień. Oj, co prawda, to prawda. Sąsiadko, ja tam ścibska to nie jestem. Ale powiedzcie mi, czego to was Kazik wczoraj aż dwa razy do miasta jeździł. Szkoda gadać. Na tym wiejskim zebraniu to tak tym łbie namieszali, że oj, oj, i pojechał dociekać prawdy w urzędzie. No i co? No i nic. Bo w tych urzędach to tylko się nudzą i czekają, żeby ich to odwiedzić. A co to była za sprawa? No mówcie, sumcia. A powiem. Dawno temu w urzędzie padło pytanie. Pup. Proszę. Dobry. Ja z pytaniem. Moment.
zakazane. Niech mi ktoś tu powie szczerze, skąd się wzięły dziury w serze. Pan referent odrzekł. Tak, właściwie to ja, wie pan, sam się temu bardzo dziwię. No ale to by to brał ser na serio. To poza tym, mówiąc jak najprościej, moja rzecz to dziury w moście. A pani jak myśli? Pani Ola stała zdziwiona. Dziury robią myszy? Jakbym wiedział, to bym się nie pytał. Pójdę spytam dyrektor. Pani dyrektor, pani dyrektor! Wreszcie wpada przymurzą! Sprawa będzie wyjaśniona. Urzędę rządzę latki, kilka, kilkanaście, nieważne. Znam przepisy. Wnet odpowiem. Próbę dziur natychmiast zrobię, bo mam świetne czucie działania. Bada dziury jak należy. Każdą dziurę w serze wierzy. Każdą głęb jak przebiera. A gdzie serię? Nie ma sera! Pan referent! Bla! Pani Olejka, śmiało! Dwa autorety! Dyrektorka ser nam wyjadła! Moral taki stąd wynika, że w urzędzie sprawa często znika. Bo w urzędzie uważają, że nic wielkiego się nie stanie, kiedy sprawa się przedłuży. Albo zniknie w bałaganie. Ale najważniejsze jest to, że jest bezpłatny autobus. Autobus bezpłatny przez ulicy naszej gminy mknie. Mija nowe jasne domy i ogrodów chłodny cień.